W ostatnich tygodniach pytaliśmy analityków o prognozy m.in. dla Pepco, Polsatu czy Dino. Napiszcie w komentarzach swoje propozycje, które spółki powinniśmy wziąć na warsztat i dlaczego. Tymczasem dzisiaj omówimy sytuację na akcjach DataWalk. Z tej strony Rafał Leszek i zapraszam serdecznie na film. Kurs akcji DataWalk skoczył w miesiąc o 50% i jest najwyżej od października 2023. Zdaniem Tomasza Rodajka z domu akcerskiego Boś, wizja emisji akcji nie jest już dla akcjonariuszy spółki tak przerażająca jak jeszcze do niedawna. Akcje DataWalk, które mają za sobą dwa lata ciężkiej bessy, w marcu podrożały o 46%, co jest dla nich najlepszym wynikiem od skoku notowań tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Na pierwszej kwietniowej sesji notowania idą za ciosem i dokładają do rajdu jeszcze kilka punktów procentowych. Entuzjazm, którego wybuchowi towarzyszyło podpisanie przez spółkę dwóch kontraktów, daje nadzieję na przełamanie fatalnej pasy. Jak zauważa przemysł staniszewski analityk Stockwatch.pl, pod koniec 2021 roku wycena spółki przekroczyła nawet 1,2 miliarda złotych, jednak potem spadła o ponad 80%. Wrocławska firma popadła w niełaskę inwestorów z prostego powodu. Liczba nowych kontraktów wbrew obietnicom zarządu mocno spadła, przez co spółka przestała dowodzić sprzedaż. Zdaniem Tomasza Rodaka, analityka Dąherskiego boś odbicia w notowaniach data Walk nie sposób tymczasem nie wiązać z podpisanymi w marcu kontraktami. Jak zauważa specjalista, jeśli weźmie się pod uwagę jej model biznesowy, to oznaczało to zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę, podważało racjonalność takiego modelu i budziło wątpliwości co do jej produktu. Jak dodaje Rodak, spośród dwóch podpisanych ostatnio umów, zdecydowanie większe znaczenie miała ta z bankiem Berkeley's. Choć kwoty nie ujawniono, to jego zdaniem Prawdopodobnie był to jeden z większych kontraktów podpisanych do tej pory przez producenta specjalistycznego oprogramowania dla biznesu i administracji publicznej. Jak wskazuje analityk Domochleskiego Boś, spodziewam się, że umowa opiewa na kilka milionów dolarów z możliwością jej dalszego rozszerzania. Pod koniec 2023 roku przedstawiciele DataWalk zapowiadali rychłe podpisanie większych kontraktów, jednak aż do marca nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Według analityka korzyści dla spółki są dwoistego rodzaju. Po pierwsze, napływ gotówki oddali konieczność sięgnięcia pofinansowanie z zewnątrz. Jak zauważał Przemysław Staniszewski w październikowej analizie fundamentalnej DataWalk, już przegląd półroczny biegłego rewidenta wskazywał na ryzyko płynności. Jak komentował wówczas specjalista, czy inwestorzy powinni obawiać się upadłości spółki? Tak daleko bym nie szedł, ale przecież pytanie o kolejną emisję jawi się jako dość naturalne. Według analityka fundamentalnego nowa emisja byłaby prawdopodobna już w pierwszym półroczu 2024. Jak zauważał w poprzedniej, przeprowadzonej w sierpniu 2022, przy kursie 155 zł, udało się pozyskać około 38 milionów zł. Jednak tym razem emisja już nie skończyłaby się tak niewielkim rozwodnieniem kapitału. Zdaniem rodaka z domu Olkarskiego BOŚ, drugim aspektem jest fakt, że umowa z podmiotem znajdującym się na 18. miejscu wśród największych banków świata, niejako uwierzytelnia produkowana przez Datawalker programowanie. Wrocławskie przedsiębiorstwo wciąż jest przecież w fazie startupu, a jego produkt nie jest na rynku narzędzi do analizy wielkich ilości danych pierwszym wyborem. Jak przewiduje ekspert Domucherskiego-Boś, jeśli taka instytucja jak Berkeley przetestowała i wybrała jej oprogramowanie, to można to potraktować jako bardzo solidną referencję. Zdaniem specjalisty, który w grudniowym raporcie wydanym w ramach programu wsparcia analitycznego GPW wyceniał jedną akcję na 53 zł, czyli praktycznie tyle, ile wynoszą ich bieżące notowania, dzięki umowie z Berkeley. Negocjacje z kolejnymi klientami będą teraz łatwiejsze. Jak dodaje Rodak, Dobre wiadomości jest więcej, bo na niedawnej konferencji prezes DataWalk zapowiadał kolejne duże kontrakty. Jeszcze w tym półroczu ma zostać podpisanych kilka umów z klientami komercyjnymi, do których zaliczają się głównie banki i ubezpieczyciele. Ponadto szykuje się znacząca, bo sięgająca 40% podwyżka cennika. Specjalista zastrzega jednak, że wcześniejsze obawy o topniejące saldo gotówkowe nie były problemem samym w sobie. Inwestorzy nawet wcześniej mieli pełną świadomość, że do osiągnięcia progu rentowności sporo spółce brakuje w znajdujących się na tym etapie startupach, całość gotówki inwestuje się w rozwój, a tym co martwiło inwestorów był fakt, że DataWalk nie udawało się realizować wcześniejszych zapowiedzi. Jak ocenia Rodak, sama emisja akcji nie byłaby problemem, jednak w takiej sytuacji pozyskanie kapitału musiałoby nastąpić przy wycenie, którą dotychczasowi akcjonariusze uznaliby za niekorzystną. Teraz to zmartwienie zostało chwilowo oddalone w czasie. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, dzięki temu będziecie na bieżąco. A jeżeli materiały wideo na Stockwatch.pl są dla Was wartościowe, pamiętajcie o kciuku w górę, dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do nowych użytkowników z naszymi materiałami.